Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale, ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Kidowicach w moim magazynie. Dawno nie zaczynałem w tym magazynie odcinków, aż się tak powiem nostalgia włączyła, powiem wam szczerze, bo piękny ma ten magazyn, brakuje mi tu jednej skrzynki tylko, bo pamiętam, że ją gdzieś ostatnio zabrałem, ale to jest mało ważne. Czy tutaj jest... Czy mają się tratamy robiąc sobie jakieś swoje tutaj przekopy i robiąc sobie swoje jakieś pomieszczenia? Dała mi tutaj tą brzydką brzozową deskę. Gdzie to jest? Gdzie? Dobra, czekajcie, muszę to zlokalizować, bo tak być nie może. Tak być nie może, że moja siostra tutaj robi takie przemeblowania i ona w ogóle nie zwraca uwagi na to, że ja mam tutaj obok domek. Ej, dobra, tu nic nie ma nawet, to po co ona tutaj dawała? Ej, to nie wygląda dobrze. Dobra, czekajcie, co jest? Co jest? Magik, halo? Gdzie jesteś? Co? O co chodzi? Tu jestem na dole! Tu! Jaka? Nie widziałeś mojej różdżki? No nie. Dlaczego miałbym widzieć twoją różdżkę? Nie mam pojęcia, gdzie ty... No ja też nie widziałem i tu jest problem, nie ma mojej różdżki. Czekaj, chodź tutaj na dół jeszcze, bo muszę ogarnąć kilka rzeczy. Jak nie ma twojej różdżki? No ale co ja mam z tym zrobić, z tym faktem? No nie wiem, no pytam, czy nie widziałeś, może cię gdzieś leci, no nie ma nigdzie mojej różdżki. Nie widziałem twojej różdżki, w ogóle nawet na nią nie zwracam uwagi, szczerze mówiąc, bo ja nie wiem, czy ja bym w ogóle w stanie obsługiwać taką różdżkę. Ale dobra, no ale a gdzie ją widziałeś ostatni raz? No właśnie, w moim domku, bo gdzieś się postawiłem i nie ma gdzie, chodź zobaczymy, bo no serio, nigdzie nie ma. Możemy poszukać? No dobra, chodź, ogarniemy. Ale dobra, czy widziałeś w domku po raz ostatni? Dobra, czekaj, muszę połapać myśliwe, żeś mnie teraz zaskoczył. Ostatni raz widziałeś różdżkę w swoim domu. Kiedy ostatni raz ją widziałeś? No wczoraj. Wczoraj. A gdzie ona była? Tutaj. W tej skrzynce. Okej, okay. Ewidentnie jej nie ma. Dobra. Ty tak odkładasz tą różdżkę do skrzynki? Nie nosisz jej przy sobie? No zostawiłem ją na chwilę, no. Na chwilę, czyli to nie było długo. Dobra, tu masz jakieś jabłka, to nie? No nie było, potem już jej nie ma. Okej. Okay. Są te zdjęcia, tu nic nie ma. Masz gdzieś jeszcze jakieś skrzynki? Gdzie to jeszcze by mogło być? No nie gadaj, że on ci ukradł różdżkę. No. Niech ja go dorwę. Nie, no czekaj, spokojnie, czekaj. Najpierw się rozejrzmy to na pewno, żeby nie było, wiesz, bo to nie jak on ma różdżkę. To będzie przypał, czekaj, no, zobaczmy na dole. A może gdzieś zostawiłeś, odłożyłeś może gdzieś do skrzynki jakieś i tyle. Nie, tu masz coś, patrz, no właśnie, weź to przejrzyj wszystko. Kurczę, nie mogę przejść, o. Weź to przejrzyj, żebyś miał pewność na pewno, że wiesz, no nie ma, nie, że tak powiem, nie siejmy, jak to się mówi, fermentu, tak? A tu, w tym, w swoim skinie? Sprawdzałeś? No tam nie byłem nawet, od 2 tygodni chyba. Aha, no to ciężko, żeby tutaj to było. A może lunatykowałeś i to przyniosłeś, co? No może, no nie wiem. A lunatykujesz? Zdarza ci się lunatykować? No nie wiem, nie pamiętam jak chodzę. No to nie dziwię się, na tym polega lunatykowanie, że się tego nie pamięta. Ale powiem ci, że bardzo mi się to podoba, chyba tutaj jest zostanę na dłużej. Co przypomniałeś, jak wygląda twój skin? No to fajnie. Ale dobra, ty, ale to różdżkę. Najpierw to różdżkę znajdźmy, bo to faktycznie, jeżeli ten włamywacz ma, to nie jest dobrze. Dobra, czyli ostatni raz widzieliśmy u siebie na chacie wczoraj. Zostawiałeś się w skrzynce i to... Jesteś tego pewien, że zostawiłeś to w skrzynce? Co? No dobra. No ale po co tędy? No nie wiem. No myślę, co tu zrobić. No nie wiem, znajdziesz ją. Jak ja mam ją znaleźć? Co, to mam pójść do tego włamywacza i mu zajrzeć do skrzynek? No chyba. A to, czemu wysyłasz mnie na taką misję? Całkiem możliwe, że on to ma. Ojej, dobra, no pójdę, zobaczę tam, nie? Ale dlaczego ty mnie wysyłasz? Dlaczego sam tam nie pójdziesz? Bo ja cię będę eskortował. A w jaki sposób? No tutaj z góry będę... Okej, dobra. Dobra, słuchaj, zróbmy tak, w takim razie, ty się rozejrzyj jeszcze na pewno. Skup się porządnie i pomyśl, bo może gdzieś on tutaj zostawiłeś. Ja tam pójdę, zerknę tam do niego, czy on coś ma, czy nie ma. Zobaczymy, ale ty jeszcze szukaj tej, jak się dowiesz, że masz, to weź mi daj znać szybko, żeby nie było, że ja tam mu się włamuję na chatę, a on nic ci nie ukradł, dobra? No, powodzenia! Dobra, trzymaj się. Co tu się wydarzyło, widzowie? Co jest grane? Magik zgubił różdżkę. No nie jest to dobry znak. To jest na pewno zły znak, z tego powodu, że ta różdżka jest dosyć potężną różdżką. I w rękach nieodpowiedniej osoby może być ona naprawdę dosyć sporym problemem. Aczkolwiek wydaje mi się, że on to gdzieś zostawił po prostu i się zapomniał, nie? Bo jakby... Czy ten włamywacz, no to w sumie mógłby, no w sumie ukradł mi kilka rzeczy, no może chciał też ukraść coś Magikowi, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, widzowie, to jest idealny moment na to, żeby zrobić sobie przerwę malutką, ponieważ tak się składa, że jest coś takiego jak Kidsklep, na którym możecie sobie kupić takie koszuleczki fajne z takim, prawda, logiem Kidowic. Mam to akurat tutaj zapakowane, ale mam koszulkę za sobą, więc...
szybko wam pokażę. O, tutaj jest koszuleczka idealna. Proszę bardzo, możecie sobie taką koszulę. Co jest grane? Dlaczego ona mi jest taka pomiętolona? Dobra, tu, bo ja w niej chodziłem. No, widzowie, wy też musicie sobie w takich koszulkach chodzić. Taką koszuleczkę macie elegancką z logiem Kidowic, z naszą, prawda, grafiką. Jest oczywiście na sklepie kisklep.pl. Serdecznie zapraszam, link jest oczywiście w opisie. Dobra, a my wracamy, lećmy do tego ziom... O kurczę, on tam jest. I czy ja dobrze widziałem, że on ma różkę? Czy ja dobrze widzę, że on... Nie mam... Czekajcie, mam aparat. Zróbmy sobie zoom. Maruszkę. O kurczę, dobra, to jest faktycznie przypał. Dobra, robię mu zdjęcie. Zrobiłem zdjęcie i widzimy, że ma tą różkę. Dobra, okej. Czyli dowód mamy już. Ej, dobra, jest przypał. Jest przypał gruby. Bo faktycznie magik miał rację. I faktycznie ten gościu ma tą różkę. Dobra, czekajcie. Ja zgubiłem gdzieś moją lunetę, co mi się też nie podoba. Nie wiem totalnie, gdzie ją zgubiłem, ale gdzieś zgubiłem. Wiemy, mamy dowód na to, że ten gościu ma tą różdżkę. Boję się mówić o tym magikowi, bo boję się, co on z tym zrobi, nie? Ja nie chciałbym teraz robić jakiejś afery, że tak ujmę, a jest ryzyko, że magik będzie chciał pójść tam do niego i mu to odbierać, a ja nie wiem, jakie ma możliwości ten ziomeczek i dlatego troszkę się cykam. Nie wiem, czy ja powinienem iść do magika, czy powinienem mu to zabrać. Ej, dobra, nie wiem. Dobra, pójdźmy do magika może po prostu i pokażemy mu to. Znaczy, no kurczę, nie wiem. Dobra, no muszę mu to pokazać, ale powiem, żeby był spokojny. Magik! Chodź, musimy pogadać. Ale chodź tutaj na górę. Chodź tutaj. Musimy stanąć sobie tutaj przy tych obrazach, bo muszę ci pokazać pewien obraz. Słuchaj, zróbmy tak, zabierzmy sobie ten obraz na chwilę. No i zrobiłem takie zdjęcie. No, jest problem, bo on ma faktycznie twoją różkę, czyli ukradł ci to faktycznie. I teraz, słuchaj, spokojnie, tylko, dobra. Musimy znaleźć jakiś sposób. Nie, właśnie nie. Ale ty jesteś bez różki, co ty chcesz zrobić teraz? No i co z tego, on ma różkę, stary, ty nie wiesz, co on jest w stanie z nią zrobić. Chodź tu z powrotem. Musimy dobrze obmyśleć plan. Gdzie ty się polasz? Chodź tu. Nie, no teraz... Teraz jak tam pójdziesz, to on na pewno ci coś zrobi krzywdę tą różką i tak dalej. Wiemy, że ma tą różkę, więc po prostu musimy teraz opracować plan, jak mu tą różkę zabrać. Ale jaki to będzie plan, to jeszcze nie wiem. O, to jest idealnie na tą różkę miejsce. Na ten obraz znaczy. Albo weźmy to i weźmy to. Co jest? Mogę to zabrać? O, mogę, dobra. I postawmy to w tym miejscu, żebyśmy mieli lepszy wgląd w to. Dobra, coś takiego. Wiemy, że ma tą różdżkę. Wiemy, że ty jej nie masz i wiemy, że jest dosyć spory problem, ponieważ... Czy ty jesteś w stanie jakoś czarować bez tej różdżki? No, niestety nie. Chyba, że będę miał to mało, ale to nie wszystkie zaklęcia. Aha, okej. No dobra, czyli krótko mówiąc, jesteś póki co bezbronny, tak naprawdę. Dobra. W czarnej dziurze. Dobra, co on może robić za pomocą tej różki? Ej, mam pomysł. No. Jak tylko zdobędę moją różkę, poślę go do czarnej dziury. To jest dobry pomysł, tylko powiedz mi, co on jest w stanie zrobić, mając tą czarną różkę, Boże, Nie wszystko, bo nie zna pewnych zaklęć, ale no, może zrobić jakieś głupoty. A co jeżeli zna te zaklęcia? No to wtedy mamy problem. Okej, no to... obrócić Kidowicę do góry nogami. Co? Nie, dobra, tego mam nadzieję, że nie zrobi, nie? Dobra, ale... Okej, dobra, to czekaj. Masz jakiś pomysł? Bo nie wiem, ja jestem zaskoczony w tym momencie, wiesz. Ja chciałem dzisiaj coś innego porobić. Trzeba to przemyśleć. Dobra, słuchaj. Dzisiaj nie atakujmy go. Musimy dać mu spokój i przemyśleć to wszystko. Tak, weź, zróbmy coś takiego. Ty obserwuj go tutaj. Jak będziesz widział, że on gdzieś wychodzi, informuj mnie o wszystkim. Najlepiej jakbyś mi to na telefon pisał, wiadomość czy coś. Dobra, mam kitfona. No. Ja będę pod telefonem i czekam po prostu na twoje info jakieś. I co? No i chyba tyle. No i po prostu musimy czekać, nie? No jeżeli będziemy mieli jakiś pomysł, to wtedy to zrobimy. Trzeba liczyć na to, że on odłoży tą różkę, bo my mu siłą jej nie zabierzemy. On musi tak samo jak tobie ukradł, tak samo my musimy ukraść tobą, tak naprawdę. No, masz rację. Trzeba się nad tym zastanowić. Dobra, jak to podejść? Ja też się zastanowię. Kidowiczan, idealno.
No, Kidello. Czym się, dobra, ja jakoś obmyślę ten temat, widzowie, kurczę. Coś tutaj trzeba pomyśleć nad tym, bo że tak powiem, problem dosyć spory, bo ej, ale mnie zaskoczył teraz Magik z tym, że on ma tą różkę. Bo on tutaj chciał nas okraść. Tutaj my wyzerowaliśmy mu te wszystkie. Ej, może dlatego on ukradł tą różkę, bo my te TNT całe żeśmy mu, że tak powiem, odebrali. I on teraz zabrał tą różkę, żebyśmy nie mogli tego zrobić. Ej, czy on faktycznie będzie chciał wysadzić na całe Kidowice w tym momencie? Jest takie ryzyko. Jest takie bardzo duże ryzyko, że on teraz tę różkę wykorzysta do tego, żeby wysadzić całe Kidowice. Tego byśmy naprawdę bardzo nie chcieli. Co to było? Co to było? Ej, dobra, co to było? Słyszałem jakiś wybuch. O nie, on tam jest. On tam jest i łazi z tą różdżką. Nie jest dobrze. Słyszałem jakiś wybuch, ale nie wiem totalnie co wybuchło, więc no nie, na razie tego teraz nie będę tego lokalizować. O nie, znowu wybucha coś. Dobra, co on robi? Czekajcie, musimy zrobić tak. Polećmy tu. Iść, dobra. Wylądujmy sobie tutaj, okej. Dobra, wylądowałem na gangu chłopaków i teraz stąd będę więcej widział. Dobra, on jest tam pod skinami. Dobra, on używa tej różki do strzelania tymi creeperami, one na szczęście nic nie wysadzają, chyba, tak mi się wydaje. Ale zrobię sobie zooma na niego. On się tam gdzieś strzelił i nic nie wysadziło, więc git. Więc to nie jest problem na razie. Ale to jest tylko kwestia czasu, on znajdzie jakieś zaklecie, którym będzie mógł wysadzać i wtedy mamy problem. Dobra, tam jest. Tam wyjdzie sobie, dobra, idzie tam. Dobra, okej, czy on wraca w tym momencie do siebie na chatę? Całkiem możliwe, że tak. Dobra, wiecie co? Na razie go zostawiam. Na razie się tutaj nie angażuję w to w żaden sposób. Póki co nic nie rozwalił, nic nie wysadził, więc mamy póki co w miarę spokój. Ale trzeba będzie mu tą różkę odebrać jak najszybciej.